Witam bardzo serdecznie tego sobotniego, pięknego poranka. Nie wiem, czy ta pogoda sprzyja temu, abyśmy tu siedzieli i słuchali, czy raczej nie sprzyja. Ale wiecie, myślę, że takie wydarzenia jak to nie są tak częste jak słońce, które nam tutaj przyświeca, szczególnie latem. A więc moją taką zachętą dla was dzisiejszego poranka jest to, żeby skoncentrować się na swoim życiu, żeby skoncentrować się na tym, co będziemy słuchać. Jeśli jestem gdzieś na jakimś życiowym zakręcie w swoim życiu, może dobrze, jak wczoraj mówiliśmy, zatrzymać się, może dobrze posłuchać, może dobrze przestać uciekać i popatrzeć troszeczkę z innej perspektywy na nasze życie. Jak się macie? Jak wam tutaj jest? Dobrze. Mnie też jest dobrze i myślę, dobra atmosfera, miła atmosfera sprzyja temu, aby też w naszym życiu mogło coś kliknąć, jak to się mówi, i żeby jakiś nowy początek mógł się rozpocząć. Tak jak wczoraj zapowiadałem, dzisiejszy blok rozpocznę od zbawienia. Cóż to takiego jest zbawienie? Ale nim zacznę, jeszcze chciałbym zapytać, czy ktoś dojechał dzisiejszego poranka? Kto z was, ile osób dojechało? A jeszcze raz zapytam, kto z was jest po raz pierwszy na takich dniach skupienia? Sporo osób. To szczególnie zachęcam do tego, aby dać posłuch temu, co będzie mówione. Postaram się nie przynudzać, postaram się nie przedłużać. Tak, żebyśmy mogli być zachęceni do kolejnych wykładów, a nie zniechęceni. Dobrze? Jak będę przynudzał, to mi pomachajcie. Ja będę wiedział, że coś trzeba z tym zrobić. Dobrze, Biblia używa takich zwrotów jak zbawienie. Na przykład, jeśli sercem uwierzysz, a ustami wyznasz, zbawiony będziesz. Albo kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Albo kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. I moglibyśmy mnożyć tutaj tych sformułowań, tych wersetów biblijnych i skoncentrujemy się właśnie na tym, czym jest zbawienie. Kiedyś przyszedł do mnie chłopak taki przy okazji spisu ludności. Nie wiem, jak to się, rachmistrz, tak? Tak to się fachowo nazywa. Proszę? Jak? Dobrze powiedziałem. No i pospisywał te wszystkie dane, to co tam chciał wiedzieć, mu powiedziałem. A że miło nam się gwarzyło, postanowiłem nie wypuszczać go z mojego domu bez powiedzenia mu o Panu Jezusie. I zadałem mu pytanie, czy jesteś zbawiony? On zrobił takie wielkie oczy. Pomyślał pewnie, co facet ode mnie chce. I zdałem sobie sprawę, że on w ogóle nie zaskoczył, o co ja pytam. I podczas dzisiejszego, czy w ogóle podczas tych dni skupienia, ten termin na pewno nie raz będzie przez was słyszalny. Żeby przyjąć zbawienie, że Bóg chce nas zbawić, że jak osiągnąć zbawienie i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, jest pewna zasada. Żeby czegoś chcieć, to trzeba wiedzieć, czego się chce. Amen? Nie można chcieć czegoś, o czym nie wiem, że to chcę. A więc to jest podstawa. Więc chciałbym w taki bardzo prosty sposób przedstawić, czym jest zbawienie. W następnym wykładzie chciałbym powiedzieć o tym, jak to zbawienie przyjąć, co ono dla nas oznacza. A więc nie możemy chcieć czegoś, o czym nic nie wiemy. Nie możemy chcieć czegoś, o czym nie mamy pojęcia, że tego potrzebujemy. Na przykład nie będziemy prawdopodobnie chcieli chodzić w okularach, jeśli nie zdamy sobie sprawy z tego, albo jeśli ktoś nas nie uświadomi o tym, że mamy słaby wzrok i potrzebujemy dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej wygody nosić okulary. A więc potrzebujemy dowiedzieć się, zrozumieć, że jest to moją potrzebą.
Jeśli zrozumieliśmy, że właśnie potrzebujemy, no przykładowo właśnie nosić te okulary, a więc podejmiemy działania, które spowodują to, że któregoś dnia te okulary będą na moim nosie. I co się stanie? Poprawi się moja widoczność, mój wzrok, będzie mi się żyło lepiej, wygodniej. To, co kiedyś nie widziałem, teraz zacznę oglądać, teraz widzę. C.S. Lewis, pewien myśliciel i chrześcijański, taki filozof, powiedział coś takiego. Wierzę w chrześcijaństwo tak jak w słońce. Nie dlatego, że je widzę, ale dlatego, że dzięki niemu widzę wszystko inne. A więc, żeby coś zobaczyć, żeby coś zrozumieć, żeby zrozumieć potrzebę tego w moim życiu, muszę to również i zobaczyć. I generalnie, żeby czegoś chcieć, pragnąć, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że właśnie to jest potrzebą w moim życiu. Odkrycie, rozpoznanie, że się jest chorym sprawia, że chcemy się leczyć i potrzebujemy się leczyć. Żeby uświadomić sobie potrzebę zbawienia, musimy uświadomić sobie stan swojego zagubienia. Tak naprawdę człowiek nie będzie nawet pragnął czegoś w swoim życiu, nie będzie pragnął zbawienia, jeśli nie zrozumie, że jest człowiekiem zgubionym. Jeśli nie zrozumie, że jest na przegranej z góry pozycji, nawet jeśli tutaj na tej ziemi sobie przeżyje lepiej lub gorzej, nawet jeśli to twoje życie no, może być nawet i w miarę satysfakcjonujące, ale tak naprawdę jeśli miniesz się z tym, co jest najistotniejsze, co jest najważniejsze, to będziesz w poważnym problemie. Wczoraj mówiłem, przypomnę tylko, życie tutaj na ziemi nie jest celem samym w sobie. My nie rodzimy się tutaj na ziemi po to, żeby, nie wiem, osiągnąć jakąś karierę, żeby zdobywać tutaj wiele rzeczy na tej ziemi, żeby żyć sobie szczęśliwym życiem, żeby sobie odpoczywać, pracować i jakieś dobre rezultaty w swoim życiu osiągać. Nie żyjemy po to. Życie tu na ziemi jest tylko środkiem do osiągnięcia celu, a wszystko inne ma w tym nam pomóc. My musimy zmienić paradygmat. Musimy zmienić sposób myślenia. Musimy zmienić cel swojego życia, żeby w końcu tu, również i na ziemi, być spełnionym, usatysfakcjonowanym i wiedzieć, skąd się wziąłem, po co istnieję i dokąd zmierzam. Amen. Dlatego kwestia zbawienia jest bardzo ważna. Jezus Chrystus przyszedł z powodu zbawienia. Syn Boży zszedł tutaj na tą ziemię, przyszedł na ten świat i oddał swoje własne życie nie po to, żebyśmy mieli święta, ale oddał swoje życie za mnie i za ciebie, ponieważ jesteśmy grzesznikami zasługującymi na śmierć i potępienie. Wieczne oddzielenie od Boga. Jezus Chrystus przyszedł nas zbawić. A więc, żeby uświadomić sobie potrzebę zbawienia, musimy uświadomić sobie stan naszego zagubienia. Jeśli na przykład zgubiłem portfel, to nie zacznę go szukać, dopóki sobie nie uświadomię, że go nie mam. Prawda? No, jeśli nie mam portfela w kieszeni, to go nie szukam, dopóki się nie zorientuję, że go nie mam. I podobnie jest w naszym życiu. My tak naprawdę nigdy nie będziemy szukać zbawienia, nigdy nie będziemy szukać pojednania z Bogiem, nigdy nie będziemy szukać relacji z Bogiem, jeśli nie uświadomimy sobie, że jej brak jest katastrofalny w skutkach dla nas. I tu na ziemi, i na wieki wieków. Musimy to sobie uświadomić, musimy być tego świadomi. Nie będę zainteresowany, żeby wiedzieć cokolwiek na temat zbawienia, dopóki się nie zorientuję, że jestem człowiekiem zgubionym. Bez względu na mój status społeczny, choćbym nie wiem, jak miał pełne konto, jakim był człowiekiem poważanym, szanowanym,
choćby nie wiem, jakimi ludźmi otoczony, w jakich pałacach mieszkał, jestem człowiekiem zgubionym. Jeśli nie jestem zbawiony, jestem zgubiony. Nie wystarczy wiara w istnienie Boga i okazyjne wyrażanie jej poprzez udział w jakichś nabożeństwach bądź przy okazji świąt. Nie wystarczy wiara w istnienie Boga. To jest zbyt mało wierzyć. Nie wystarczy sobie powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem. Nie wystarczy porównać się z kimś gorszym ode mnie i powiedzieć, że ze mną nie jest tak źle, ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Pokazując na kogoś, że jest gorszy, nigdy nie stajesz się lepszy. Nigdy przez to nie stajesz się lepszy. Pokazując palcem na kogoś, kto według twojej oceny jest gorszy. Wszyscy są na przegranej pozycji. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Chwała Boża zawsze wiąże się z Bożą obecnością. Nie ma chwały Bożej bez Bożej obecności. A więc wszyscy zgrzeszyli i brak im Bożej obecności w życiu. To jest fakt, to jest stwierdzenie. Nie wystarczy, że sobie udowodnimy sami sobie, że jesteśmy w porządku, że prowadzimy dobre życie, że może jestem ofiarnym człowiekiem, że może jestem filantropem jakimś, darczyńcą. Nie wystarczy. Nikt z dobrych uczynków zbawiony nie będzie. Musimy to sobie wziąć głęboko do serca. Nie jesteśmy zbawieni z tego, co robimy. Ale jesteśmy zbawieni z łaski. Co określa, czy ktoś jest zły, czy dobry? To jest moje pytanie. Dajmy na to, ja sobie powiem, że jestem dobrym człowiekiem. Na podstawie czego? A mogę się mylić? Ja uważam, że jestem dobrym człowiekiem. Mogę się pomylić? Mogę. Amen, ale ja o tym nie wiem. A więc na podstawie czego określić, czy ktoś jest dobry, czy nie? Ludzkie odczucia? Czy Boże prawo? Wiecie, co określa, czy człowiek jest dobry, czy nie? Boże prawo. Nie moje odczucia. Nie moja subiektywna ocena mojego zachowania, moich działań, mojej postawy. Mnie się może wydawać, że postąpiłem dobrze, ale chcę wam powiedzieć, ile razy ja się w życiu pomyliłem, myśląc, że naprawdę postępuję dobrze. Nie mieliście tak w życiu? Nie pomyliliście się w dobrej wierze. Ja nie mówię źle, złośliwie, specjalnie, ale w dobrej mierze wydaje wam się, że postąpiliście dobrze, że zachowaliście się słusznie, że podjęliście dobrą decyzję i okazało się, że to było złe. Ale wtedy, w danym momencie, subiektywnie myśleliśmy, że to było dobre. Szczerze, naprawdę oddanie i szczerze. A więc tutaj możemy się mylić. Boże prawo określa to, czy jestem dobry, czy nie jestem dobry. Co określa, czy ktoś przekroczył prędkość na drodze? Moje odczucia? Czy prawo ruchu drogowego? No dobrze, policjant mnie złapie, ale ja mogę powiedzieć, panie władzo, ale ja czułem, że ja jadę dobrze. Ja czułem, że jadę prawidłowo. Niech pan popatrzy na to auto. W porównaniu z tamtym autem, to ja jestem dobrym kierowcą. Ale co to za różnica, czy ja przekroczyłem, jeżeli jest ograniczenie do 70 na godzinę, to jaka jest różnica między tym, czy ja jadę 100 czy 110, a on jedzie, no teraz jest różnica, bo prawo jazdy zabierają, tak?
Ale przekroczyłem i ja, i on, przekroczyliśmy, złamaliśmy prawo i ponosimy konsekwencje. Może ten, który więcej, bardziej przekroczył, większe, ale również ja też ponoszę konsekwencje. I nie moje odczucia, nie to, co ja o sobie myślę, że ile jechałem, określa, czy jadę prawidłowo, czy nie, ale prawo ruchu drogowego. Każdy, kto przekroczył prędkość, niezależnie ile ją przekroczył, złamał prawo. I konsekwencje tego mogą być oczywiście różne, ale prawo zostało złamane. Musimy mieć również kryterium, do którego się odniesiemy, aby sprawdzić swój stan życia. Aby zobaczyć, w jakim miejscu, w jakim punkcie swojego życia jesteśmy. Wiecie, co jest najprostszym kryterium? 10 przykazań. Znacie 10 przykazań? Każdy się tego uczył. Wiecie, co jest problemem często ludzkim? Że ludzie 10 przykazań traktują jak test szkolny. Wystarczy 5 zaliczyć i jakoś to będzie. Ale 10 przykazań to nie jest test. 10 przykazań to jest lustro, żeby nam powiedzieć: człowieku, jesteś zgubiony. Jesteś na straconej pozycji. My możemy powiedzieć, ale ja nikogo nie zabiłem. Ale Słowo Boże mówi, kto nienawidzi kogoś, to tak jakby popełnił morderstwo. Ktoś może powiedzieć, no ale ja nie scudzołożyłem. A Boże prawo mówi, wystarczy spojrzeć, nie tak jak trzeba. Ktoś może powiedzieć, no ja nie skłamałem, ja tylko powiedziałem nieprawdę. Albo powiedziałem półprawda, albo półkłamstwo. Każde półkłamstwo jest kłamstwem, każda półprawda jest półprawdą, czyli jest kłamstwem. I kiedy odniesiemy to do swojego życia, kiedy popatrzymy na swoje życie, kiedy przejrzymy się w lustrze Bożego prawa, okazuje się, że wiecie co? Wszyscy jesteśmy na straconej pozycji. Biblia mówi, żeby nadaremno Bożego imienia nie brać. Bo to jest grzech. Ile razy przy różnego rodzaju sytuacjach mówiliśmy o Jezu, o Boże, albo pi, 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 Boże. To są wszystko grzechy, które pokazują nam, że jesteśmy na straconej pozycji. Biblia mówi tak, my traktujemy, możemy traktować 10 przykazań jako test, ale Boże Słowo mówi tak, ktokolwiek uchybi w jednym, staje się winnym wszystkiego. A więc wystarczy, że raz złamałeś Boże przykazanie. Jesteś winny wszystkiemu. Wyrok brzmi winny. Dlaczego Boże prawo jest takie surowe? Dlaczego Bóg dał prawo, którego nie jesteśmy w stanie przestrzegać? Żaden człowiek nie jest w stanie wypełnić 10 przykazań. Żaden człowiek. Tylko Jezus. Pytanie, dlaczego Bóg dał prawo, którego człowiek nie jest w stanie przestrzegać? Bo święty Bóg nie mógł dać czegoś nieświętego. Nieskończenie dobry Bóg nie mógł dać czegoś niedoskonałego. Wszystko, co Bóg daje, jest w 100% doskonałe. I wszystko, co Bóg daje, jest w 100% dobre. Wszystko, co Bóg daje, jest w 100% święte. Więc święty Bóg nie mógł stworzyć niedoskonałego prawa. Doskonały Bóg. Wiecie, jak jest z grzechem? Z grzechem to jest tak, jak z łańcuchem. Gdyby ktoś was powiesił nad przepaścią na łańcuchu, ile ogniw musiałoby się przerwać, żebyście spadli w dół? Wystarczy jedno. Tak samo jest z grzechem. Tak samo jest z grzechem. Nie wystarczy sobie powiedzieć, że ja jestem... Nie jestem taki zły, albo jeszcze tyle nie piję, albo jeszcze tak nie wyglądam. Wystarczy jedno ogniwo, wystarczy jeden grzech, żeby być na przegranej pozycji. Tak samo z kroplą atramentu. Jeżeli krople atramentu wpuścimy do szklanki czystej wody, ta woda już nie będzie czysta. Wystarczy jedna kropla i woda się zmieni. Zostanie zanieczyszczona. I tak samo jest z naszym życiem. Czym jest grzech w takim razie? Łapiecie to w ogóle?
Wiecie, takie trochę podstawy, ale żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, żebyśmy wiedzieli, czego potrzebujemy. Grzechem nazywamy wszystko to, co jest przekroczeniem Bożego prawa, co jest przekroczeniem Bożych granic. To jest grzech, to jest uchybienie. Bóg ustanowił prawo, ale żaden człowiek nie jest w stanie go wypełnić. Złamanie Bożego prawa czyni nas przed Bogiem winnymi. Winnymi i sprawia, że spadają na nas konsekwencje i tymi konsekwencjami jest oddzielenie nasze od Boga, co czyni nas nieszczęśliwymi, a z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę. Wiecie, że czasami szukamy w różnych miejscach spełnienia i szczęścia. Próbujemy się realizować, próbujemy coś uchwycić, co da nam spełnienie, co da nam szczęście. Nie wiem, czy ja wczoraj już mówiłem trochę też o swoim życiu. Chyba tak, mówiłem o tym, że próbowałem sił w sporcie, próbowałem sił w muzyce, próbowałem sił w biznesie. Nic nie zadowoliło mnie, nic mi nie dało spełnienia. Pogrążałem się coraz bardziej i coraz bardziej. Im bardziej coś uchwytałem, tym większa pustka w moim sercu mi towarzyszyła. Wiecie, jak to jest w życiu. Jeśli czegoś pragniesz, nie możesz spać, ciągle o tym myślisz, robisz sobie taką wizualizację, jakby to było, jakbyś to miał. A kiedy to masz, cieszy się tym góra tydzień. Coś wam powiem. Doczesność nigdy nie jest w stanie nas w pełni zadowolić. Wiecie dlaczego? Bo się kończy. Coś, co się kończy, nigdy nie jest w stanie nas zadowolić w 100%. Coś, co się kończy, nie da nam pełnej satysfakcji. Możemy wyjechać na cudowne wczasy, w piękne miejsca. Możemy doświadczać radości, możemy doświadczać, wiecie, kąpać się w słońcu, w pięknych, ciepłych wodach, wylegiwać się na gorących piaskach. Jest cudownie, ale to się skończy. Możemy mieć wspaniałe, najcudowniejsze dzieci. Możemy się nimi cieszyć, możemy być z nich dumnymi. Możemy patrzeć, jak rosną. I może nasze serce się radować. Ale to się kończy. Dzieci stają się dorosłe, a im większe dzieci, tym większe problemy. To, co się kończy, nigdy cię nie zadowoli w 100%. Nigdy. Możesz mieć mnóstwo pieniędzy, ale nigdy nie będziesz mieć tak dużo, żeby to cię zadowoliło. Wiecie, co daje 100% spełnienie? Wiecie, co daje 100% szczęście? Coś, co się nigdy nie kończy. Wieczność. Każdy z nas ma cząstkę tego gdzieś tu głęboko w sercu. Cząstkę wieczności. Cząstkę tego, co się nigdy nie kończy. Poczucie czegoś, że my tutaj na zewnątrz się sypiemy, ale coś jest po drugiej stronie, coś trwa. Próbujemy tutaj takiej loterii, nie wiemy co, a może będzie tak, a może tak, a tak naprawdę nikt nie wie, jak to jest. I tu możemy mówić, mówić i mówić. Ale to coś jest w tobie, ta cząstka wieczności, cząstka tego, co czyni ciebie absolutnie spełnionym i szczęśliwym. Ale ta cząstka potrzebuje kontaktu z kimś wiecznym. Ta cząstka wieczności potrzebuje kontaktu z kimś wiecznym. Nie zaspokoisz tego w relacjach z człowiekiem, bo ta relacja się kończy. A wszystko, co cię kończy, nie jest się w stanie w 100% zadowolić. Jedynie możesz być spełniony, szczęśliwy w czymś, co się nigdy nie kończy. I chcę ci powiedzieć, życie z Chrystusem, życie z Bogiem, życie w pojednaniu z Bogiem, życie w relacji z Bogiem nigdy się nie kończy. I to daje 100% szczęście i spełnienie. Słuchajcie, tutaj, nie wiem, w świadectwach może to słyszeliście, a może jeszcze usłyszycie, kiedy ludzie nawracają się. To nie jest tak, że mają nagle
Znaczy tak, mają czystą kartkę, jeśli chodzi o taki nowy życiowy start. Mają czystą kartkę, jeśli chodzi o obciążenie, o grzechy. Bóg przebacza, tak? Bóg stwarza nową możliwość, takiego nowego startu życiowego. Ale stare problemy zostają. Ze starymi problemami trzeba się mierzyć. I to nie jest tak, że Pan Bóg, no, jak jesteśmy zadłużeni, to nie wiem, jakiś worek pieniędzy znajdujemy, żebyśmy długów nie mieli. Ale są tu ludzie, którzy składali bądź będą składać świadectwa, nawrócili się. I za sobą ciągną jeszcze problemy starego życia. Ale są szczęśliwi. Pomimo trudności, problemów, pomimo zerwanych kontaktów. Słuchałem świadectw ludzi, którzy pod wpływem alkoholu potracili rodziny, potracili żony, potracili dzieci. I słuchałem świadectw, licznych świadectw ludzi, którzy pomimo tych ogromnych strat i zdania sobie sprawę, jak wiele stracili, mieli poczucie szczęścia, radości i spełnienia i nadzieję, że może jeszcze to odzyskają w Jezusie Chrystusie. Ja kiedy się nawróciłem, byłem potwornie zadłużony. Ja rozumiem ludzi, którzy toną w długach, bo ja to samo przechodziłem. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, pastorze, ja już sobie nie radzę, jestem w depresji, bo jestem zadłużony, komornik mnie ściga, eksmisja mi grozi, prąd mi wyłączyli. Chcę powiedzieć, że ja rozumiem takich ludzi, bo ja wiem, co to znaczy strach, ja wiem, co to znaczy obawa, ja wiem, co to znaczy taka, wiecie, gilotyna nad głową, komornicza, jak ktoś przychodzi egzekwować długi. Ja rozumiem takich ludzi. Ale powiem wam, Pan Bóg długów nie pospłaca za nas, ale stworzy nam możliwości, żebyśmy to mogli pospłacać. Ja kiedy się nawróciłem, to było 18 lat temu, byłem potwornie zadłużony, nie miałem kompletnie żadnej koncepcji. Jak wczoraj mówiłem, miałem dwie lewe ręce do pracy, Pan Bóg mi je wyprostował, uczynił cud i uczynił i lewą, i prawą rękę. A więc zacząłem poszukiwać pracy, dostałem pracę, słuchajcie, modliłem się o to, zabiegałem w łzach, dostałem pracę w niemieckiej firmie, gdzie na te czasy zarabiałem ponad 3000 zł. 18 lat temu, wyobrażacie sobie? Ludzie, żeby te pieniądze zarobić, wyjeżdżali za granicę, do Anglii, do Irlandii, a ja miałem w Polsce, Bóg mnie zaopatrywał w Polsce. Pracowałem ciężko na delegacjach, jeździłem po całej Polsce. Na moich oczach lała się woda strumieniami. Dusili mnie na jednej z delegacji, dlatego że nie chciałem po wódkę jechać. Kiedy 11 chłopa było pijanych, jeden tylko trzeźwy i byli niedopici. Ja sobie leżę na łóżku i przychodzi do mnie taki byczek dość i mówi, żebym jechał po wódkę. Ja mówię, nie pojadę. A oni znali moje świadectwo. Mówi, no co, sam żeś chlał? Mówi, no to jedź, to wiesz jak to jest, nie? A ja mówię, no dlatego, że chlałem, to nie pojadę. Ale na niedopitych chłopów nie było siły. I podszedł do mnie, leżałem na łóżku i zaczął mnie dusić. A ja spojrzałem mu prosto w oczy i powiedziałem tylko jedno zdanie. Ze względu na Jezusa nie pojadę. I zacząłem się w duchu modlić. Mówię, Panie Jezu, choćby tu mieli udusić, to ja mówię, ja do tego ręki nie przyłożę. I on się tak na mnie spojrzał, nagle ręce mu się wyprostowały, zesztywniał. Po pół godzinie wszyscy spali. I dużo mnie to kosztowało. Pan Bóg mi stworzył możliwości, ale konsekwencje musiałem ponieść. Musiałem nauczyć się odpowiedzialnego życia. Wczoraj trochę o tym mówiłem. Nie da się żyć na lajcie całe życie. Życie to odpowiedzialność. I tylko ktoś, kto jest nieodpowiedzialny, kto nie chce się tej odpowiedzialności nauczyć, będzie żył takim byle jakim życiem. Byle by przetrwać z dnia na dzień. Byle do jutra. Ale kiedy Bóg wkracza w życie człowieka, przekonuje go również o tym, że życie człowieka powinno być odpowiedzialne. I tej odpowiedzialności się trzeba uczyć. Trzeba się uczyć odpowiedzialności w stosunku do rodziny. Trzeba się uczyć odpowiedzialności w stosunku do pracy, w stosunku do ludzi, w stosunku do tego, co posiadam, w stosunku do tego, czym zarządzam. Powiem wam jedno, te długi mnie tyle nauczyły, że dzisiaj zanim cokolwiek
zanim wezmę jakąkolwiek pożyczkę, dobrze kalkuluję, czy aby na pewno mnie na nią stać. Życie uczy, jeśli chcemy się uczyć. Jeśli chcemy wyciągnąć jakieś wnioski. Grzech oznacza chybić celu. A więc cały czas próbuję trafić, ale nie mogę. Cały czas chybiam. Jest to po prostu, tak jak powiedziałem, złamanie Bożego prawa. Grzech czyni nas wrogami w stosunku do Boga. To nie Bóg jest naszym wrogiem, ale to my jesteśmy wrogami Boga. Mam pytanie, kto z was chce być wrogiem Boga? Jest taki odważny? Bóg nas kocha, słuchajcie, pomimo, że żyjemy w grzechu. Ale my nie kochamy Boga dlatego, że żyjemy w grzechu. Tak? Rozumiemy tą różnicę? 10 przykazań jest jak termometr. Pokazuje gorączkę, ale nie jest w stanie uleczyć. Tak? A więc to, czy jestem dobrym człowiekiem, czy jaki jest mój stan, czy czasem nie choruję, czy nie jestem zgubionym człowiekiem, wystarczy poczytać Boże Słowo. I Boże Słowo, te przykazania jest jak termometr, wskazuje gorączkę, ale nie jest w stanie cię uleczyć. Do uleczenia tej gorączki potrzebny jest ktoś inny. Jedyną osobą mogącą uleczyć nas z naszych grzechów jest Jezus Chrystus. Amen? Amen. To On jest jedyną osobą, która może zająć się naszym stanem i uzdrowić nas. Diagnoza na podstawie dekalogu brzmi: nie ma szans. Stan krytyczny, śmierć. Tak mówi Boże Słowo. Wszyscy jesteśmy skazani z powodu naszych grzechów na oddzielenie od Boga, na śmierć, nie tylko taką fizyczną, której każdy z nas doświadczy, ale to wieczne oddzielenie od Boga. Gdzie spędzisz swoją wieczność? W niebie czy w piekle? Nasze grzechy skazują nas na piekło. Diagnoza brzmi śmierć, ale krzyż, na którym umarł Jezus, mówi: w ranach i sińcach moich jest uzdrowienie. Amen. Jezus Chrystus umarł na krzyżu, abym ja mógł być uzdrowiony, abym mógł być uleczony z tej śmiertelnej choroby, jaką jest grzech. Boże prawo mówi: winny swoich grzechów, a zapłatą za grzech jest śmierć. Boża łaska mówi: lecz darem łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Boże prawo mówi: zasługuje na potępienie, ale Boża łaska mówi: w darze mam dla ciebie zbawienie. Boże prawo mówi: zapłać za swoje grzechy, ale Boża łaska mówi: zapłacono za twoje grzechy. Boże prawo potępia grzesznika, ale łaska Boża go usprawiedliwia. Co wybieramy? Którą drogą wybieramy iść? Czy chcemy być sądzeni przez prawo? Czy chcemy być ułaskawieni przez Chrystusa i przez to, co On dokonał na krzyżu? Zbawienie w pojęciu biblijnym czy chrześcijańskim, to słuchajcie, najprościej mówiąc, ja tu nie chcę żadnej teologii, wiecie, opowiadać. Najprostsza definicja zbawienia to jest po prostu jedno zdanie: pojednanie się z Bogiem. To jest po prostu pojednanie się z Bogiem. Czyli człowiek zbawiony to człowiek pojednany z Bogiem. Człowiek niezbawiony to człowiek niepojednany z Bogiem. A człowiek niepojednany z Bogiem to człowiek jaki? Zgubiony. Człowiek niepojednany z Bogiem to człowiek zgubiony. Taki człowiek może na ziemi nie czuć się zgubiony, ale to nie zmienia faktu, że jest zgubiony. Nieważne, jak ja się czuję, ważne, jakie są fakty. Ja czuję na przykład, wczoraj tu były wszystkie chyba okna zasłonięte, ja mogę czuć, że tam deszcz pada. Mam prawo tak czuć? Ciśnienie mi spadło i czuję, że deszcz pada. Ale jaki jest fakt? Świeci słońce. A więc nie tyle liczy się to, co czuję. Oczywiście emocje są też ważne. Emocje są jakimiś takimi sygnałami w naszym organizmie, w naszym życiu. Ale liczą się fakty.
Mogę nie czuć się zgubiony tu na ziemi, ale to nie zmienia faktu, że jeśli jestem niepojednanym z Bogiem, to jestem zgubiony. Ludzie, u których wykryto nowotwór we wczesnej fazie, nie czuli, że go mają. To, że czegoś nie czuję, nie znaczy, że tego nie ma. Możesz schodzić do grobu, nie będąc w ogóle tego świadomym. Możecie od grobu dzielić kilkanaście, może nawet dni, nie będąc tego świadomym. Mój szwagier umarł w wieku 40 lat. Młody, sprawny człowiek. Kiedy go zdiagnozowano, lekarka powiedziała teściowej: proszę panią, proszę się przygotować już na pogrzeb. Zostało mu 2 tygodnie. Kilkanaście dni później zmarł. A więc kilkanaście dni przed śmiercią nie był w ogóle tego świadomy, że schodzi do grobu. I my również możemy nie być świadomi, jeśli nie przyjmiemy pewnych informacji, że jeżeli nie pojednam się z Bogiem, mój koniec może być tragiczny. Możesz iść prosto do piekła, nie będąc tego w ogóle świadomym. I chociaż mówienie o piekle dzisiaj nie jest w modzie, to chcę ci powiedzieć, że nie wycofało się ze swojego interesu. Diabeł nie stanie z tabliczką przy drodze, i gdzie jest napisane brak wolnych miejsc. Dlatego potrzebujemy zbawienia, potrzebujemy pojednania się z Bogiem. Nie można być z kimś pojednanym, nie będąc tego świadomym lub nie będąc tego pewnym. Czasami pytam ludzi, czy są pojednani z Bogiem, a ich życie temu zaprzecza. Oni mówią: tak, jak najbardziej. Ale wiecie, nie można być pojednany z Bogiem, nie będąc tego świadomym. Do pojednania potrzeba dwóch stron i akceptacji warunków pojednania. Jeśli dwa walczące ze sobą narody, dwa walczące ze sobą kraje mają już dość wojny, ustalają pewne warunki pokoju, których zobowiązani są przestrzegać. I podobnie z nami. Bóg ustalił już warunki pokoju z Nim. Bóg ustalił już warunki pojednania się z Nim. I chcę wam powiedzieć, swoją część wypełnił 2000 lat temu. Pojednanie się z Bogiem to moja i twoja decyzja. Tu na ziemi. Po drugiej stronie się już nie da nic zrobić. Z prostego powodu. Wiecie dlaczego? Gdyby po drugiej stronie dało się jeszcze coś zrobić, to by Pan Jezus tu nie przychodził. Pan Jezus przyszedł na ziemię i tu pojednał nas z Bogiem. Więc decyzję podejmujemy tu, a nie tam. Bo gdybyśmy tam podejmowali decyzję, to Pan Jezus nie przychodziłby tu. Pojednanie z Bogiem to nasza decyzja. W liście do Koryntian czytamy: Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Piękne. Kto by z was nie chciał, żeby ktoś nam nie poczytał, nie zaliczył naszych błędów, naszych upadków, krzywd, które wyrządziliśmy? Kto by z nas nie chciał, żeby to ktoś wymazał z pamięci? Żeby nas ktoś oddzielił od tego? Żeby zabrał ciężar, który gdzieś na sumieniu nam ciąży? Kto by tego nie chciał? Ale tak się dzieje, kiedy przychodzimy z naszymi ciężarami i grzechami do Boga. Zbawienie jest darem. Żeby cieszyć się tym darem, trzeba spełnić pewne warunki. Po pierwsze, uświadomić sobie, że potrzebuję tego daru. Po drugie, przyjąć ten dar. A po trzecie, używać tego daru. Wyobraź sobie, że ktoś przyszedł do ciebie i w darze podarował ci insulinę. Będziesz się cieszyć? Niektórzy może tak. Ale gdyby ktoś przyszedł do mnie i mówi: Mirek, mam dla ciebie wspaniały prezent. Ja bym był podekscytowany. Co to za prezent? Odpakowywuję, a tam insulina. No na cóż mi to? I prawdopodobnie, no nie wiem, czy bym przyjął taki prezent. Może bym powiedział: daj komuś, kto tego bardziej potrzebuje. Nie wiem, czy bym się ucieszył.
Ale chcę wam powiedzieć, że na pewno bym nie był ucieszony do momentu, dopóki lekarz by mi nie uświadomił, że mam cukrzycę. Rozumiecie? Kiedy wiem, że mam cukrzycę i ktoś przynosi mi insulinę w darze, bez której umrę, to byłbym szczęśliwy, prawda? Następnie potrzebujesz przyjąć ten dar i używać go, żeby nie umrzeć. A więc jeśli jestem chory na cukrzycę, lekarz mi uświadamia, Mirek, byłeś zdrowy, ale teraz coś się zmieniło, jesteś chory, potrzebujesz insuliny. To nie dość, że potrzebuję ją wziąć, to jeszcze potrzebuję ją używać. Cóż z tego, że ją będę miał na półce? Potrzebuję z niej skorzystać. I podobnie jest ze zbawieniem. Boża diagnoza brzmi i jak wyrok. Grzech skazuje mnie i Ciebie na życie bez Boga. Grzech skazuje mnie na wieczne potępienie. Ale jest ktoś, kto pokonał grzech i śmierć i chce się tym zwycięstwem podzielić ze mną i z Tobą. Czy to nie wspaniała nowina? Czy to nie wspaniały dar? Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zaginęło. Jezus przyszedł na tą planetę, aby szukać właśnie takie osoby jak ja i ty. Jezus nie przyszedł do doskonałych. Jezus nie przyszedł do zdrowych, ale Słowo Boże mówi, że Jezus przyszedł do tych, co się źle mają. Jezus powiedział, że nie przyszedł wzywać do opamiętania sprawiedliwych, ale właśnie grzeszników. Właśnie tych, którzy się czują fatalnie z powodu grzechu. Właśnie tych, którzy są zniewoleni. Przyszedł do tych, którzy potrzebują uzdrowienia. Przyszedł do tych, którzy potrzebują być wypuszczeni na wolność ze swojej niewoli. Przyszedł do tych, którzy niosą ciężary niewyobrażalne dla nich. Wiecie, że ludzie, którzy się dobrze mają, Boga nie potrzebują. Chyba, że mają naprawdę jakieś, są bardzo uwrażliwieni tutaj duchowo. Ale w większości ludzie, którzy opływają w bogactwach, w zdrowiu i szczęściu, tak naprawdę to nie szukają Boga. Pomimo, że Bóg szuka ich. Ale jeśli jesteś dzisiaj na tym miejscu, skoro tak wiele osób po raz pierwszy postanowiło tu przyjechać, to słuchajcie, to nie jest przypadek. To nie jest coś, co zdarzyło ci się od tak i fajnie będzie 3 dni i sobie pojedziesz. Proszę, zrób coś z tym. Przyjmij ten dar, który Bóg ma dla ciebie. Dar zbawienia, dar nowego życia, dar odnowy. Dar pojednania się z Bogiem. Tu, jak mówiłem wczoraj, nie chodzi o żadne ceremonie, nie chodzi o liturgię, nie chodzi o religijność. Chodzi o relację, o prawdziwą, żywą, autentyczną relację z Bogiem, bo Bóg jest osobą. Jezus przyszedł, aby szukać Ciebie i mnie. Mnie znalazł 18 lat temu, a dzisiaj chcę odnaleźć Ciebie. Pomyślcie sobie, gdzie będziecie za 18 lat, jeśli przyjmiecie dar zbawienia dzisiaj. Pomyślcie, jak wasze życie się zmieni. Pomyślcie o tym, że wasze marzenia będą się spełniać. Moje marzenia, słuchajcie, się spełniają. Ja mówiłem wczoraj wam, że któregoś dnia przed diabeł do mojego życia wykopał grób i pochował wszystkie moje marzenia. Wbił tabliczkę nierealne. Ale kiedy przyszedłem do Jezusa, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, kiedy przyjąłem dar zbawienia, moje marzenia zmartwychwstały wraz z Chrystusem, wraz ze mną. I Bóg spełnia, Bóg wypełnia moje marzenia. To, co było dla mnie nierealne kiedyś, dzisiaj jest zupełnie realne. Bóg zbawia nas z jednej strony od czegoś, a z drugiej strony do czegoś. Zbawia nas od niewoli grzechu, jego konsekwencji, do wolności od grzechu i jego rezultatów. Od przekleństwa, w jakim żyliśmy, do błogosławieństwa, w jakim będziemy żyć. Od piekła i wiecznego potępienia, do nieba i wiecznego szczęścia. Niestety wielu ludzi, będąc zaproszonym do nieba, pcha się bez zaproszenia do piekła. Nie bądź jedną z tych osób. Ciekawe jest to, że Pan Bóg do nieba zaprasza. Diabeł nie zaprasza do piekła, a ludzie się tam tłumami pchają. Czyż to nie głupie jest?
Przecież to nie jest nienormalne. Kiedy pojednasz się z Bogiem, doświadczysz nowego rodzaju życia. Tak jak powiedziałem, coś kliknie w tobie, gdzieś tutaj w środku. Ta cząstka wieczności z żywym Bogiem zaklika. I powiem, ujrzysz swoje życie, ujrzysz ten świat zupełnie w innych barwach. Tego ci życzę z całego serca. My nie prowadzimy naboru żadnego tutaj. Jedynym naszym celem jest dzielenie się z wami tym, co nas uzdrowiło, co nam dało szczęście, co nas wybawiło, co nas dzisiaj satysfakcjonuje.